Gościem telewizyjnego studia w polityce.pl jest Piotr Zaremba, publicysta naszego portalu, a także tygodnika sieci. Witaj, Piotrze. Witam. A dziś przede wszystkim sprawca bardzo dużego zamieszania na scenie politycznej i w mediach. Od piątku, kiedy to na naszym portalu poinformowaliśmy o zbliżającej się publikacji tygodnika sieci, autorstwa właśnie Piotra, dotyczącej tykającej bomby, jaka ma gdzieś się znajdować w okolicach premiera Donalda Tuska. Tą tykającą bombą miałby być raport odchodzącego, byłego już dziś szefa BW Krzysztofa Bondaryka, informujący premiera o tym, że Jan Krzysztof Bielecki, czyli jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, miał lobbować za wejściem Rosjan do Azotów. Taka informacja od kilku dni krąży, była bardzo dużą burzę medialną, specjalne oświadczenia, nawet dwa już Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oczywiście zaprzeczające tej publikacji, ale ty, Piotrze, jak rozumiem, wszystko, co napisałeś, podtrzymujesz. Tak, i mówiąc szczerze, no, oczekiwałbym też, żeby odezwał się w jakiejś formie główny adresat tej publikacji, no bo jeżeli ja słyszę którąś tam z rzędu wypowiedź Jana Krzysztofa Bieleckiego, to mogę powiedzieć, że no to nie jest tutaj podmiotem w tej historii, jest przedmiotem. Teoretycznie, czysto teoretycznie mogę sobie wyobrazić sytuację, że nawet mógłby nie wiedzieć o takim raporcie czy takiej informacji. Oczywiście podejrzewam, że raczej premier mu powiedział, ale to premier był adresatem, nie Jan Krzysztof Bielecki. Ja nie przesądzałem w tym tekście o tym, czy te informacje, te zarzuty są prawdziwe czy nie. Ja mówiłem, że była pewna interakcja między szefem ABW, poprzednim szefem ABW, a premierem dotycząca działalności Jana Krzysztofa Bieleckiego. I mówię jeszcze raz, no, osobą, która powinna się w tej sprawie wyraźnie wypowiedzieć, jest premier Tusk. Premier Tusk do tej pory stanowiska nie zajmuje. Jan Krzysztof Bielecki za to udzielił kilku wywiadów. Powtarza w nich oczywiście, że nic takiego nie miało miejsca, powołując się na oświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która twierdzi, że taki dokument, o jakim piszemy, czyli raport, notatka, nie istniał nigdy i nigdzie. Minister Sienkiewicz również mówi, że gdyby jakikolwiek taki dokument powstał, to musiałby być ewidencjonowany i on by o nim wiedział. Ja pamiętam kilka dochodzeń Komisji Śledczej w różnych sprawach, także ostatnie dochodzenie dotyczące afery hazardowej i nie miałem takiego wrażenia, żeby wszystko wewnątrz tego czy poprzednich rządów się odbywało tak bardzo formalnie, bardzo zgodnie z procedurami. No dobrze, zakładam, że no, minister Sienkiewicz z pełną wiarą poszedł, sprawdził w dzienniku podawczym i stwierdza, że czegoś takiego nie było. Chciałbym razem z nim w to wierzyć, że to zrobił. Natomiast przypomnę, że minister Sienkiewicz został ministrem już po opisanym przeze mnie zdarzeniu. No i nie wiem, czy w tej sprawie można wierzyć wyłącznie do dokumentom, takim śladom urzędowym. No, wiele bardzo poważnych informacji przepływało między różnymi urzędnikami państwowymi a premierem w trybie, no, który nie był koniecznie rejestrowany. Ale mówię jeszcze raz, ja przede wszystkim wolałbym, żeby to się odbyło, sprawdzenie tego się odbyło w sposób taki, no, bardzo formalny. To znaczy, no, inaczej opowiada o pewnych rzeczach osoba, która uprawia publicystykę w telewizji, a inaczej na przykład osoba, która jest zaprzysiężona, prawda? Myślę tu o takim trybie, jaki stosowano w komisjach śledczych na przykład. Ale powiadam, wierzę, że rozmaite instytucje czy rozmaici ludzie w dobrej wierze nawet te swoje zaprzeczenia formułują, ale twierdzę, ja podtrzymuję, że taka sytuacja miała miejsce. A propos Komisji Śledczej, domaga się jej Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska mówi, że jest ona kompletnie bezpodstawna. Jan Krzysztof Bielecki wczoraj w Sygnałach Dnia powiedział, że cała ta sprawa jest dla niego taka bzdura, większa niż słynna mgła smoleńska, bo mgła w Smoleńsku była. On właśnie w te tony publicystyczne tutaj uderzył. Można się zastanawiać oczywiście, czy to jest temat, jeżeli chodzi o wagę sprawy właściwa dla Komisji Śledczej, bo myślę, że jest mnóstwo historii znacznie poważniejszych i bardziej dramatycznych, które nie doczekały się Komisji Śledczej. Natomiast rozumiem polityków PiS-u, że chcą mieć pewność, a pewność taką można uzyskać rzeczywiście, czy może stan bliższy pewności, bo też pamiętamy z komisji śledczych poprzednich, że rozmaite rzeczy, no, nie zawsze były do końca odkrywane, nie zawsze ludzie mówili prawdę, to czasem nawet się okazywało w trakcie dochodzeń. Natomiast, no, oczywiście jeszcze raz powiadam, jak się kogoś pyta w trybie kodeksowym, no, ma się stan bliższy pewności, że się coś wyjaśniło lub nie wyjaśniło. No, w sytuacji, kiedy rozmaici ludzie wypowiadają się w telewizji na zasadzie wywiadów, no to tej pewności nie ma. Z tego punktu widzenia, no, wniosek o komisję śledczą, choćby jako pewien gest, jest zrozumiały i ja też się z tym identyfikuję. Choć oczywiście szanse, jakie są na tę komisję śledczą, szanse są żadne. Doskonale wiemy.
Bardzo dziękuję. Czekamy razem, wszyscy czekamy na stanowisko w tej sprawie premiera Donalda Tuska. Czy dostał jakiekolwiek informacje od byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o lobbowaniu na rzecz Rosjan w Azotach przez Jana Krzysztofa Bieleckiego? Piotr Zaremba, publicysta sieci i w polityce.pl był naszym gościem.